Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj z nami jest Kit Kobon, czyli Kamil. Cześć Kamil! Cześć Lucek, znowu się widzimy i tym razem będziemy robić specjalne wyzwanie. Najdłuższy tor. Będziemy się długo bawić, prawda? No, bardzo długo. No to chyba będzie trwało ponad godzinę. Zresztą już drugi raz nie będziemy was okłamywać. Podchodzimy do tego nagrania. Ogólnie wszystko ustawiamy, bawimy się z lagami, czy tam ze wszystkich od godziny właściwie. Więc no, jest trochę z tym problemów, żeby to wszystko jakby dobrze nagrać. No zobaczymy, jak i będzie zgrać. Teraz. I zgrać. No zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. W każdym razie jest to mój drugi pojedynek. Charger kontra Kamila Aventador. O, zobacz, możemy nawet koło siebie jechać. Widziałeś to? No, tak... Tak wyszło jakoś. Przez chwilę, chociaż mogliśmy. Mam nadzieję. Wydaje nam się, że misje frakcyjne i ogólnie wszystkie misje są hostowane przez graczy. Bo gdy ja zaprosiłem Kamila na mecz, to były tak straszne lagi, że to ciężko ogarnąć. No a teraz jadę sobie za Kamilem. O, jak jechałem w takiej odległości jak teraz za Kamilem, to po prostu go uderzałem w tył samochodu, autentycznie. No a teraz widzę, że jest nawet całkiem spoko. No, są tam drobne lagi, ale to wiesz, to nie takie, które uprzykrzają tobie grę tak, że nie możesz grać. No dokładnie. A teraz to przynajmniej możemy sobie pojeździć tak normalnie, możemy się porelaksować tą jazdą, która tutaj jest. Mam na... Kto się relaksuje, to się relaksuje. Okej, okay, dobra, nie było pytań. Ja też wyleciałem z toru. O Jezu, ale wyleciałem. Niedziela. Możemy się relaksować, a ja się zacząłem tak obijać od ściany do ściany dosłownie. No wiesz, no każdy traktuje co innego jako relaks, tak? Jeden traktuje relaks jako obijanie się, a drugi będzie traktował jako sport, no. No tak. Ja w ogóle odkryłem, jadąc za Kamilem w tunelu, że mogę Dodge'em osiągnąć ponad 400 km na godzinę, co dla Dodge'a Charger'a ze starego rocznika jest prędkością chyba no kosmiczną. No bo ten samochód nie ma aż takiej aerodynamiki, żeby móc taką prędkość osiągnąć, no bez przesady. 400 km na godzinę, wyobrażasz sobie? Ale to jest właśnie fajne, że możemy każdym samochodem sobie rywalizować z tymi nawet najszybszymi samochodami. No bo każdy samochód tak naprawdę w tej grze jest równy. No. To tutaj tak naprawdę zależy od ciebie, jakie części mu włożysz i jak szybko chcesz, żeby on jechał. Wiesz co, ja też tak na początku myślałem. No. Ale okazuje się, że niektóre samochody inaczej się prowadzą w niektórych sytuacjach. Znaczy, no wiadomo, że Chargerem, ja nie mam co z tą rywalizować na lodzie, gdy ty będziesz w Aventadorze. Jechałem dzisiaj sobie PvP na tym nowym trybie eliminację i powiem ci, że bardzo fajny tryb, bo jak jesteś na tam niższej pozycji, to nitro ci się dużo szybciej ładuje, wiesz? No tylko masz tam 3 życia i odlicza się czas. Jeśli jesteś na ostatniej pozycji, to tracisz jedno życie przy tam skończonym czasie, no nie? Dlatego musisz trzymać się w środku, albo no, oczywiście najlepiej na przodzie, sorry. No i właśnie był ten wyścig na lodzie. No, ja po prostu tam Chargerem nie mogłem. Cały czas jechałem bokiem. Wow, nawet mnie nie zderzyłeś, wiesz? To było super. No, nawet. Jakoś tak wiesz, będziemy się tak wymijać jak kolarze, no nie? Tak, po prostu raz jeden będzie w tym. Ale to jest dobry patent, przecież my tak możemy bardzo szybko jechać. No tak, 400 km na godzinę. Tak, ja się rozpędzam do 400 jadąc za tobą, potem ty do 400, jedziesz tam te 400 wyprzedzając mnie, ja się łapię tunelu. O, i znowu w tym samym miejscu, sorry. Tam się powinno driftem wchodzić chyba, albo po prostu zwolnić. No właśnie, a tak się rozgadaliśmy, a kto pojedzie 400, a teraz znowu 400, a 400 na zakręcie, kogo to obchodzi? No. Trzeba sobie czasami zerkać, powiększać mapę i zerkać, co będzie dalej, tak? No ale teraz chyba będzie prosta dosyć, więc możesz się czepiać mojego tunelu. A, zostałem 200 metrów za tobą. Powinno już łapać. Oj, może jeszcze nie. Tak 200 metrów?
Nie no, no 200 metrów to jest za daleko. Nic, ja nie zwalniam w każdym razie. Tu nie można, można tu przejechać. Cholera, tu jest punkt. Gdzie ty pojechałeś? No właśnie prosto pojechałem, bo chciałem się za tobą załapać. Ale tu jest głupi punkt, który trzeba przejechać niestety. Nie można sobie tak skrócić. Bo właśnie jechałem tak za tobą i tak patrzę, kurde, co jak, gdzie, what? Bo ja jak jadę za tobą, to się trzymam ciebie, nie patrzę na minimapę i to jest mój błąd. No właśnie. Rowery! Radną same rowery tutaj. Krucek ma fetysz rowerowy. Tak. No, dawaj, dawaj. No zobaczmy, na zakrętach trochę odstajesz. A, ty nitrosa używasz? Dobra. Specjalnie ja zostawiłem sobie na prostą. A, ty cwaniaczku. No ty masz lepiej. Teraz się tylko otarliśmy. Tak? I żaden z nas nie odleciał. Wow. Przestrzeń kosmiczną. Bo wcześniej było tak, że ja dotknąłem Kamila leciutko. Znaczy nawet nie dotknąłem, tylko gdzieś tam się zbliżyłem na 5 metrów do... O, na razie. Jak poleciał. Do wody? Zrobiłeś kaczki? No. Kaczki się przestraszyły. I poleciały do ciepłych krajów. No zobacz. Te boty zostały całkiem z tyłu. Ja sobie, no to dobrze, przynajmniej nam nie przeszkadzają. No ja pamiętam, że zawsze miałem z nimi problem. Jak zaczynałem grę, nie mogłem sobie ich pokonać. Bo coraz każdy z nich miał lepszy samochód od mojego. Sporo lepszy. No, teraz nie. To tak wymasterowaliśmy, że to oni za nami zostają. No dokładnie, teraz nie mają szans. Kurde. Rower znowu był. Ja lubię w tym chargerku jeden fakt, że jak tak jedziesz na ten zakręt, tak szybko wlatujesz w niego bokiem, to tak dwa przednie koła ci się, znaczy dwa przednie koła, dwa boczne koła ci się unoszą. To jest fajne i tak na dwóch kołach tylko się jedzie. To... Wiesz, bo może to fajnie wygląda, ale to na pewno nie jest szybka metoda pokonywania zakrętu. No nie jest, ale ja mogę sobie na przykład, wiesz, zacisnąć ręczny, czy zaciągnąć ręczny i zrobić, pokonać fajny zakręt na drifcie. Rower! A ty tego zrobić nie możesz. Ha, ha, no nie. Ha. Patrz na przykład tu. Yeah! Umiesz tak? Przez to, że zaciągnąłeś tam ręczny, już jestem na twoim tyłku. No i dobrze. Właśnie chodzi o to, żebyśmy jechali razem. Mam nadzieję, że się nie pozabijamy. Ciężarówka, panie. A, o, teraz była ciężarówka czy autobus? Cysterna. Bo miałem ją z prawej strony, to przewoziła ten paliwo. No no. Jeszcze takie misje sobie wyobrażasz, jak Szybkich i Wściekłych, że musisz tankować podczas takich długich tych pojedynków. A to by było ciekawe. Cysternę musisz ten ładować. Może znaczy, będą kiedyś takie misje, wiesz? Nie byłoby głupie. Aż chyba tak, no to nie. W sumie twórcy powinni celować właśnie w tego typu zabawy, no bo każdy po obejrzeniu, wiesz, jakiegoś tam filmu, powiedzmy wyścigowego, czy to jest właśnie Need for Speed, wiesz, jazda przez całe Stany, czy właśnie Szybcy i Wściekli, powinni robić jakieś takie eventy odnoszące się do tych filmów. To by było moim zdaniem fajne. Tylko trzeba iść, że to są licencje. No dobra, ale mogą zrobić coś podobnego, coś co ludziom będzie się kojarzyło z tym, tak? Mają do dyspozycji Stany Zjednoczone, wszystkie miasta i przeważnie akcja tych filmów rozgrywa się w miastach. To by była fajna sprawa, naprawdę. Zresztą mogliby zrobić jakąś taką akcję promocyjną w The Crew. W sensie razem z, powiedzmy tam, twórcami filmu Szybcy i Wściekli. Tak myślę, no wiesz. Tak, ale czy uzyskają licencję? Bo ja wiesz, no to tutaj liczy się kasa, licencja, korzystanie wizerunku. O, jesteśmy chyba niedaleko przy lądku Canaveral, bo widziałem tam wahadłowiec, taki wyeksponowany i tutaj rakiety. Lucek się zna na geografii. No nie wiem, tutaj nie, jak się otwiera mapę, to niestety nie widać wszystkiego. Tylko widać... mniej więcej jak drogi przebiegają. O tak! O tak! Kto teraz
otrzymuje prowadzenie. Kamień kitkowo. Tak. O. To. Trochę mnie tam tego. Posmylałeś po tyłku. Ej! Ty za długo jesteś kawalerem. Dobra, ja też. O, no widzisz. Wiesz, co czuję. Dobra, teraz ja muszę trochę poprowadzić. Nie ma tak łatwo, Lucek. Czekaj, zaraz włączę szóstkę. Zaraz włączysz szóstkę? O, tak. Ty kurde. O, ty, drzewa. Uwaga, pociąg. O, nieseksualny przynajmniej. Okej. Nie mam więcej pytań. Wow. Tu trzeba hamować. Tu hamować, no. Aha. Bo super, zrobiłeś sobie te skille na skrócenie drogi hamowania i ogólnie te wszystkie takie? Ja nie. Nie? Ja mam sobie tylko ten skille na początek nitro, żeby mieć pełne. Jeszcze sobie przyspieszenie ulepszyłem skillami, hamowanie i sterowność można tam ulepszyć. No. I to ci też podnosi statystyki samochodu, wiesz? Tak? To tego akurat nie wiedziałem. Na to wpływa właśnie. Chociaż wiesz, ja dużo rzeczy w Dekoru nie wiem. Grałem tylko w ten singla i to tak. Ty patrz, jak oni są daleko od nas. Po kilometrze, po 2 kilometry. Ładnie. No to dobrze. Bardzo dobrze. Niech wiedzą, co ich czeka. Niech wiedzą, gdzie ich miejsce. No. Kurde. A nie. Niech myślą. O! No, niech myślą. Takie tutaj. Te trzeba zrobić? Różne wigibasy? No, ale tak, pierwszy. Zamiast. No. Jest prosto. Pierwszy raz w ogóle jadę ten. No ja też. Ty w rzeczywistości mogliśmy jechać po prostu prosto. Ale no tak nas prowadził GPS pieprzony. No GPS i tam był punkt kontrolny na tym zjeździe. Ale dziwne. Dlatego mówię, że po takich zawijackach, zakrętasach, no chyba im się trochę pomyliły. Jeszcze niektóre. Może. Ja pierwszy raz jadę tą misję frakcyjną. No i powiem ci szczerze, nie wiem, kiedy ona się skończy. Dopiero 8 punkt. Jechałem już jedną długą i naprawdę można tutaj spędzić dużo czasu. Jechałem chyba godzinę 40. 2 godziny jechałem. Nieco ponad 2 godziny. I no, trwa to troszeczkę, jak sam wiesz. Więc troszeczkę? Mamy 11 minut, a jesteśmy na 8 punkcie kontrolnym. 13. No dawaj. No dobra, 11, 12. Jeee! Yeah, pięknie! I teraz ja ciebie. Kurde, jakby ktoś tak nie oglądał tego filmu, a podstawił za to jakieś tam gejowskie porno. A ja ciebie! A teraz ja ciebie. Dobra, a teraz ja ciebie. Masakra. Dobrze, że Kemota tu nie ma. No tak, on lubi takie rzeczy. Nie no, tam chyba on ma dziewczynę. A, już nie. A, okej. Okay. O, sorry, miznęłem ciebie. Zajechałeś mi drogę, taką szeroką dupę masz, że nie można się przycisnąć. A no widzisz. Ej! Ty nagle odskoczyłeś. No nie. Ja wpieprzyłem się z przyczepy z rzepakiem. Dawaj, jedziesz, Lucek, dojedziesz. Dojadę, spokojnie cię wygonię. Mamy lepsze przyspieszenie niż ty. Jakby co? To nie chciałem. Dobra. Chłopie, zrobiłeś mi z dupy garaż. No. Ale nie jest taki wielki jak mój. Ej. No co? Myślisz, że uda nam się ukończyć to wyzwanie, tą misję? Myślę, że może kiedyś. Wiesz. Są dwa uda. Albo się uda, albo nie uda. Dokładnie. Ja myślałem, zawsze żyłem w tym przekonaniu, kurde, anatomia nie popłaca, że z lewej i prawej budo. 405 km na godzinę i sterzenie z trafikiem, ale to nic, idziemy dalej. Dawaj, teraz ty. No, ej, sterzenie. Co jest? What the fuck? Gdzie ty pojechałeś? Jakieś krzaki, cholera, jasne. No jechałem za tobą i nagle się z tobą zderzyłem. Podgonisz mnie jeszcze, nie? No, mam taką nadzieję, ale kilometr już mi uciekłeś na kilometr. Cholera. Dobra, na zakrętach mnie podgonisz. Kiedy będą? Nie w tym roku.
Tak, no może za 15 minut wtedy się jakoś trafię. No, mamy 11 punkt już. Czujesz to? No. No może uda nam się to zrobić mniej niż godzinę. Nie wiem, ja jadę na pełnym gazie. 356 km na godzinę. Więcej nie chcę. To przez ten opór aerodynamiczny. Mój ciśnie 350 i nie chcę więcej. Tak? To ja jestem szybszy od ciebie? Nie. Jakim bardzo cudem, przecież Aventador jest tak zajebiście opływowy. No to wiesz, no to nie moja wina, zapytaj się jego. Aventador, czemu jesteś taki wolny? Bo rodzice go nie kochają. Kitkobon nie dał mi skillów na przyspieszenie i na sterowność. A, no masz, widzisz? Masz odpowiedź. Widzisz? No. Aventador, ale szeroka droga, oh my gosh, muszę tu poczekać na siebie. Jedziemy razem, nie ma opcji. Dobra, już tam miałem 600 metrów do ciebie, niedługo bym tam dojechał. Nie, teraz. Dobra, już się rozpędzę. O, widzisz jaka szeroka? Ile to ma pasów? Raz, dwa, trzy? Cztery pasy, ale takie szerokie to jak... Można by było polskich pasów 8 tu wsadzić, spokojnie. Jest. Ja jedę wolno, więc uprzedzaj. Yeah! Pięknie, teraz ja. Doganiam cię. O, ale teraz przyspieszenie. A, zakręt. O, spieprzyli. Żeby nie powiedzieć gorzej. A była taka ładna droga. No. W Polsce jak się jedzie jakąś autostradą, o, już tak fajnie było, trzeba znowu się wyprzedzać no, z tymi tirami, no, szkuźwa. Tira wyprzedza, no i jak ty to możesz zrobić? Ty co tutaj się dzieje? Jakaś autostrada, wie? Co to jest? Weź sobie powiększ mapę. Co to nie jest? Wiem. Yeah! Dawaj Aventador, yeah! Pięknie! Jeju, jak się ciemno nagle zrobiło. No! Będziemy po ciemku jechać chyba. Ojej! No znowu mnie żeś w dupę kopnął! Nie! Nie! O fuck, jak się rozwalił. Przy takiej prędkości nie ma się co dziwić. Sorry, Kamil. No, prawie przy 400 na godzinę, no. Bo no. 350. Dobra, tu są zakręty, podgoni. Ja nie będę aż tak szybko grzał, więc spoko. Czemu jest tak ciemno? Już tak fajnie się jechało. Czemu jest tak ciemno? Już tak fajnie się jechało. Może by teletyks tak zrobić. Czemu jest tak ciemno? Tak fajnie się jechało? Czemu i tak przez 15 tak minut? I tak przez godzinę będziemy śpiewać. Rowery! Rowery! Same rowery były! Ja pierdzielę! Ale takie tekkingowe to mnie nie interesuje. Skrzynki pocztowe. Ale tam obok nich są zawsze rowery. Tam listonosze zostawiają rowery i wchodzą do chaty, gdzie czekają mamuśki. Pytanie, co oni tam robią? No, mamuśkami. To jest pytanie retoryczne. Na pewno nie dostarczają listy, chyba że chcą, żeby bocian je teraz dostarczył. Bocian co innego dostarczy. Tak się właśnie tłumaczą później mamuśki. O, bocian przyniósł synka! Albo córeczkę. Albo jedno i drugie. Za jednym zamachem? No. Musiał dostarczyć gdzie indziej, na przykład do Chin. Powiedział, pieprze nie robię i tyle. Pieprze nie robię właśnie. Listonosze tak mamusiek. Pieprze nie robię. Dawaj Kamil, dawaj. No cisnę, no już się bezpieczna rozpędzę, odległość, no. Pamiętaj, bezpieczna odległość. Dawaj, no, ekstra, wow! Wow, ale zajebiście wygląda. No nie, no teraz kopałeś. Już miałem powiedzieć, że to fajnie wyglądało. No nie. Ach. Czemu się no, tak nie szybko zbliżyłeś? No bo widziałem tutaj ten punkt na dole. Punkt G. Tak, no chociaż... Dobra, jeden, już, jest już nie będę tak, no już, spokojnie. Jeju, ale tymi autostradami to... Czekaj, chyba my jesteśmy w Nowym Jorku. Dobra, lepiej autostradami niż jakbyśmy mieli jechać tymi wygwizdowiami albo bezdrożem jeszcze. No, ale wiesz, jesteśmy w Nowym Jorku, więc... W Starym Jorku. Ile ten Nowy Jork już ma lat, człowieku? Tak. No trochę ma jednak, no. Zresztą, ja mam zawsze takie, nie wiem, taką myśl na temat Nowego Jorku, że przyjechała tutaj taka para najpierw na wybrzeże.
East Coast i tak. Facet kupił dla swojej małżonki Yorka. I to był dla niej Nowy Jork. I ona mówi: ho! Tak nazwiemy naszą village! I od tej pory to jest Nowy Jork. Village. Wow, Lucek, wow, taki nie, ja to lepiej nie wyprzedzam, bo tu się dziwne rzeczy dzieją. No, właśnie to samo chciałem powiedzieć, że Lucek, uważaj, a trafiki. Ja przejechałem przez samochód. Zdarza się w tej grze. Czekaj, łapię strumień, łapię. Chyba taką prędkość ultradźwięk... Tak, chyba na taką prędkość ultradźwiękową, że mu zyskał, że już nawet i trafiki mi nie straszne. Bez kitu. Stajemy się dźwiękiem prawie, że... No tylko sobie... Tak. O, znowu! Ale żeś nie kurde władował pięknie na to drzewo. No jak, ja chciałem... Kurde, tu naprawdę trzeba się omijać 100 km, no, od siebie. Tak jak no ty niestety. To robisz, ja nie wiem jak ty to robisz, ale ty to robisz dobrze. No widzisz. Uważaj, bo tu wąsko. Ja jestem dobry w omijaniu ludzi. Nie wiem, opanowałem tak. To do perfekcji, no. A jedziesz na ten? Intel tam, Masters, coś tam, teraz ma... Nie. Schwarz Masters? A czemu nie? W ogóle byłeś na tym kiedyś? Nie, ale jakoś tam nie wiesz. Ten co tam cały... właściwie jest? Bo ja tak nigdy nie byłem, ale jestem ciekawy tego miejsca, tego wydarzenia. Ogólnie to tam jest ten, tam są turnieje różnego rodzaju w grę. I to jest chyba najbardziej właśnie z tego znane, że są są te turnieje tam chyba w CS-a, w LoL-a. No. I ogólnie to właśnie z tego to Intel Extreme Masters jest najbardziej znany. Aha. Ja tak no ogólnie no to... Są tam jeszcze jakieś inne rzeczy, nie? Ktoś tam pewnie się reklamuje jakoś no pewnie tam. Pewnie coś tam będzie, no. Przecież wiesz, chociaż to nie jest coś takiego jak PGA, tak? Kiedy aha. Masz tam na przykład wszystkie stanowiska tych ludzi, tak? Czyli no. Na przykład tam jakieś stanowiska z grami, tak jak na przykład w tym roku co byliśmy z Chemotem. No. Rozstawił się Microsoft i dawali do popróbowania Unity i Forza. Więc aha. To na pewno nie jest to, tylko tam jest takie bardziej święto gamingowe, w sensie, że turnieje i takie tam inne różne tuperele. Może, wiesz co, Lucek? Jedź pierwszy. Okay, ja się boję, się. Jak za mną jedziesz. Ale mgła. Uwaga, jest, udałeś. No i znowu żeś dostał lagu, kurde, hopie. Chłopie? Znaczy no. Chłopie. Skacze? No. Hopie, tak? Hopiesz. Hopie. Hopie, hopiesz. Mam nadzieję, że to przejdzie jakoś. No nie wiem, na razie tu chyba czkawki dostałeś. Nic na to nie mogę poradzić. Musiałbym się przeprowadzić. Ola. No nawet słyszę, jak twój internet dostał czkawki. Tak. Nie wiem co robisz, ale jeździsz po bajnie. Jak zawsze. Lucek na bandzie. Tu mogliśmy w sumie zjechać po tych bezdrożach, jakoś wyskoczyć i tu w tego punkta się wpieprzyć. Chyba bramki by tobie nie pozwoliły. Nie, właśnie tam barierki. Nie było bramki dookoła. Tak? A tam nie było barierki, no, nie było. Zmieścić się. Ja dobra, mamy 20 i jesteśmy... Jakie 20? Mamy prawie 24 km. Nie, Lucek, nie pukaj mnie od tyłu. Ja jestem 100 metrów od ciebie. A jakie 100 metrów? No serio. Pukasz mnie. Nie. Tak. Nie. Dobra, Lucek nie wiem. Lucek mnie puka, mamo. No patrz jak jestem daleko. Ale Lucek mnie puka. Dobra, jak mnie jeszcze raz pukniesz, to idę na skargę do pani. Jesteś na dywaniku, Lucek mówię. Na skargę do Kemoto. Albo do Neskota. No co? Nie wiem co gorsze. Dobra, nie było tematu. O! No dobra, już myślałem, że to barierki. Co zrobiłeś? A, na szczęście udało mi się jeszcze jakoś wyjść z tej sytuacji. Jednak wróciłeś na porządną drogę. Oczywiście, że tak. Lucek zawsze wraca na porządną drogę. Tak. Nie jest przestępcą. Tak. I już złapałem twojego strumienia i już 400 prawie. O, dobra, rozbijam się. Jest dobrze.
tu cały czas prosto. Dawaj, to omijaj mnie daleko. Okej, okej. Tak dalej się nie da, naprawdę. Nie! Nie zbliżaj się. Ja się nie zbliżam, ty masz lagi. Z którymi nie wiem co mam zrobić, bo raz jesteś przede mną 100 metrów, a raz jesteś już właśnie 10. Dobra, ja pojadę przodem na razie. Zobaczymy, może ale się zobacz, poprawi. Możemy to zrobić ten, możemy to zrobić w mniej niż godzinę. 21 bramka, mamy 25 minut. Dobra, ale zauważ, że jedna bramka jest oddalona od drugiej o 4 km, a kolejne będą na przykład o 60 km oddalone, bo może też tak być, ja tak miałem. Jadę sobie normalnie wyzwanie moim Jeepem Grand Cherokee, który miał 400 tylko punktów tego takiego tuningu. I co, jadę, mówię, szybko minie, tutaj już jedna bramka, już ten, przejechałem, kolejna, już tak patrzę, 19 przejechana. No, nagle patrzę, tu 65 km do następnej. Okay. I myślę, no kuźwa. Dowalili do pieca. Nie no, może tutaj nie będzie aż tak strasznie, no. Miejmy nadzieję. Znaczy, też się, wiesz, trochę pozna tej gry. No, trochę zwiedzisz świata Stanów Zjednoczonych. No, powiem ci, że sporo mapy miałem odkryte po tamtym... Po tamtym przejeździe. Tu można skróty, o właśnie. Tylko uważaj na barierkę. Że też o tym nie pomyślałem. Że też o tym nie wpadłem. No tak patrzyłem, że tam jakoś jedziesz, no to w ogóle ale skorzystam w sumie patrz, mogliśmy jeszcze kawałek autostradą jechać. Chyba, że tu po lewej jest bardzo las. No nie, zobacz. Autostrada jest zaraz obok. I jedziemy w zasadzie wzdłuż niej. No tak, tylko pytanie, chyba, czy to nie jest jakaś inna autostrada. Nie, to jest ta. Zjeżdżaliśmy z niej na Kamil. I patrz, teraz jest ten rozjazd. No patrz, jakie głupie. Może nie można z niej zjechać tutaj po prostu. I no właśnie nie można. No. Ale na pewno da się jakoś zyskać. Aha, bo tu górą się jedzie. Ale zobaczmy. No. Są barierki. No da się normalnie zjechać, człowiek. Ale jaja. Dałoby się, bo tam są przerwy w barierkach. No ale już trudno. Mm-hmm. No dobra, no pojechaliśmy tak jak nas GPS prowadził, no nie znasz tej trasy, tak? No nie no możesz tak, zrobić trudno ją, no rowery, trudno ją poznać, no bo tutaj się... Wyobraź sobie znać, to byś musiał nie wiem ile grać w The Crew, ale znać całą, wszystkie zakręty, całą mapę w The Crew, to nie, nie wiem. No to jest trochę czasu. Trzeba trochę. Było trochę tego. No... Trochę bardzo dużo. Trzeba by było mieć łeb jak sklep i pamięć zajebistą przede wszystkim. Mm. Zakręty i Kamiluś mnie dogania. Fajnie. My naprawdę chyba musimy zrobić pętlę dookoła Stanów Zjednoczonych. Ja nie, cię nie chcę martwić. Nie, to jest tam do jakiejś tam, do jakiegoś miejsca. Więc to nie jest na pewno pętla przez Stany. To jest najdłuższa pętla w grze. Ja myślę, że to jest właśnie to. Zobaczymy, no. Mi się tak no nie właśnie. Wydaje. Wszystkiego się przekonam. Tak. Ja mam akurat mało mapy odkryte, uwaga. Więc prawdopodobnie po tym wyścigu zaraz coś się stanie. Ostro. Okej, okay, dobra, widok. Dzięki za info. Chyba do Chicago dojeżdżamy, albo Detroit. No właśnie to chyba idzie przez Detroit. No. O, fuck. A jeśli idzie przez Detroit, to będziemy jechać przez tereny górskie, gdzie będzie ślisko no, jak ja to jest właśnie przez górę. Ja przez górskie Stany. Masakra. Bo ja jak ja tam dojeździł w Dodge'u? Nie wiem. Postarasz się. Masakra. Musisz. Ty, w sumie teraz jest wyprzedaż na Lambosy, więc warto by było kupić wszystkie. No wszystko jest? No, nie, na wszystkie Lambosy jest wyprzedaż, tak. Ale nie na wszystkie samochody. A, nie, no ja miałem ten, ja mam promocję, że wszystkie samochody seryjne przecenione o 30%. Aha, to może ja źle spojrzałem. W każdym razie 30% plus skill na 30% to jest już 60%. Tylko nie wiem, czy to jest działa na tej zasadzie, że 30% jest zniżka od tej całkowitej.
Tak. I potem jeszcze 30 z tej zniżki, czy to jest ogólnie dodają się te zniżki, czyli 60% z, wiesz, z tej całej ceny. Nie wiem, czy to się sumuje, czy to się procentuje w ten sposób. Wiesz, o co chodzi. Ja też właśnie. Mhm. Ja bym wolał właśnie, żeby to był taki procent, tak jak powiedziałem na początku, że najpierw 30% i potem dodatkowo z tej niższej ceny 30%. Chociaż w zasadzie zniżka wtedy będzie mniejsza, ale też no. mniej się zapłaci. Czyli w sumie lepiej jak jest 60% zniżki od tak. razu. No to w sumie, dobra, nic nie mówię. Na razie. Dogoń mnie. No nie mogę, bo masz lagi. Słucham. Jakie zawsze lagi? Zawsze jak się do ciebie zbliżam, to samochody przed tobą latają. Bo ja ogólnie wolę dziewczyny. Że co, że samochody przed tobą latają, to wolisz dziewczynę? Nie. Wtedy jak się do mnie zbliżasz, to po prostu atakuję. Aha. Daj mi pierwszemu jechać. No dobra. Jedź pierwszy. I nie wjeżdżaj mi w tyłek, proszę. Dobra, to będę bez tunelu jechał. Spróbuję. Ciężko, bo tu jest wąsko. No kurde, Kamil, no. Mam jechać za tobą, a ty zwalniasz. No ja nie zwalniam, bo ty masz lagi, no. No jak z... Ja tylko widzę, jak cały czas mi się teleportujesz tylko przede mnie. Za mną, przede mną. Za mną, przede mną. To ja nie wiem, to ja zjadę za mną, tutaj. Za mną, przede mną. Kurde. Lucek. Jedź sobie. Jadę sobie. Lepiej. Myślę, że będzie lepiej. Dobra, muszę zjechać za tobą, bo nie będę mówić. What the hell? Tam była naprawdę wielka dziura. Ja jakoś... Udało mi się to przejechać, ale... Ja wyleciałem z wiaduktu. No, mi właśnie niewiele brakowało. Bo mnie też tak wystrzeliło. O, wielka krowa Milka. Zapatrzyłem się na Milkę. Cholera, widzę chyba na horyzoncie góry. Czy my mijaliśmy Chicago, czy Detroit? Ha. Dakota. Łąki Dakoty. Ale czy jedziemy... mijaliśmy jakie miasto? A to nie wiem, nie pamiętam. Przejeżdżaliśmy przez jakieś miasto. No. Wiem, na ale Chicago jakie? To chyba było Chicago, to chyba było bardziej... Chociaż Detroit może. Chicago chyba no. w ogóle nie mieliśmy. Nie wiem. Naprawdę dobra. Nie wiem, nie spojrzałem. Dobra, i tak najgorsze teraz przede mną. Ty sobie pojedziesz tutaj... Ja nie wiem, ty z 5 km nadrobisz na tym śniegu. Zobaczysz. No 5 km to my mamy do kolejnego punktu kontrolnego. Już 25? Nie, 26, o rany. O zobacz, zmienia się teraz. Tak, dzień, zaraz noc, tutaj czy... będzie śnieg. No, to ja wiem, to mi nawet nie mów, bo ja sobie z tego sprawę zdaję, co mnie czeka zaraz. Góry czarne, no wjeżdżamy w góry. Tak, ale kiedy będzie ten dzień, bo ja bym już chciał, wiesz, sobie poszerzyć to pole widzenia. Niestety... Uważaj, stoję światła... na lewym. Co ty robisz? Wzięło mnie trochę... Aha, zarzuciło, tak? Tak. Dobra, i tak mnie przegonisz tutaj. Nie ma opcji, żebyś mnie nie przegonił. Bo ja po prostu będę tu cały czas bokiem latał, nie? Uwaga na filary. Oho. Jakoś poszło. Mhm. To ja? Tak. Lagi, dobra. To jest właśnie to przez te lagi, co? Skąd ten bo mówię, bo raz jesteś za mną, raz jesteś przede mną i to po prostu takie, wiesz... No niestety, ta gra z systemem sieciowym ma miarę kiepskie. Ale nie wiem, czy to nie jest czasem na Uplaya, bo Kemok mi mówił, że jak gra na Uplayu, to że on wszędzie ma lagi. Czy jest to Assassin, czy jakaś inna gierka, to po prostu Uplay ma tak kiepskie serwery, że oni nie potrafią chyba tego udźwignąć. Aha. A ja nie wiem. Ja myślę, że to też wina mojego internetu, bo i Kemot i ja mamy słaby internet, nie? No. No właśnie, a ty masz taki lepszy, chyba nawet na światłowodzie. Bardzo możliwe. No, to już my mamy światło... takie, kurde, nie wiem, wiadrowe. Tak jak masz na autostradę. No. Na autostradę to wiesz, na autostradę to była...
popularna 10 lat. Nic mi nie mów. No, nie chcę w ogóle słyszeć nazwy tej sieci. A, sorry, teraz już nie jest Nostrada, tylko jak to było? Orange. To co przyszło na ten właśnie na rozum i serce? Teraz jest Livebox, nie na Nostrada chyba. Orange normalnie. Ja widzę na fakturze Orange, to opłacę Orange. Znowu! Au. No ja naprawdę spokojnie jeździ. Jedź przodem. I tak teraz będziesz przodował. Jadę przodem. Dobra. Yellowstone. Już? Ale jeszcze nie jest ślisko, jeszcze nie jest źle. Może tu odśnieżają bez przerwy. Na autostradę, no to muszą. Co muszą? Nic nie muszą. No na autostradzie? No. Jest droga pierwszej kolejności odśnieżania. Tu jeszcze będzie ślisko na pewno. To nie są przelewki, ja wiem o tym. No, też tak się domyślam, że zaraz będzie ciekawe. Czyli zobacz, ja w sumie przerobiłem tego Dodge'a, ulepszyłem go dosyć mocno i w sumie mógłbym normalnie z tą rywalizować. I powiem ci, dzisiaj jak się ścigałem z takim wyczynowym LaFerrari, Pagani Quailą, to normalnie mogłem z nimi wygrywać. Tylko kwestia wprawy, bo czasami Chargera trochę mocniej zarzuca. No tak. No to fakt. Bo nawet tymi napędówkami fajnie się prowadzi. No. I to wiesz, i to nie ma za dużego znaczenia. A ściana, barierka znasz. Dawaj. Ja niestety jadę. Mam łatwiej. Jak tam wygląda trasa? Na razie spoko. Czyli co, myślisz, że jest... What the fuck? What the hell? Co to jest? Co się stało? Nie wiem, jechałem po autostradzie i nagle mnie wyrzuciło w powietrze. Co to było? Dobra, ja jadę przodem. Ej, ale to jak? Ale to, ja cię to dotknąłem? Nawet nie zdarzyłeś, tam była jakaś kolizja, nie! Po prostu nagle wyleciałem w powietrze. Ja pierdzielę, co to było? No ja tego nie rozumiem. Ja nagle pofrunąłem i po prostu tak pofrunąłem tak maksymalnie. Aventador się zbugował. Ja tam nie, normalnie może tam po prostu coś w drodze było. Tak, zaliłeś o drogę chyba. Ale dziwnie poleciałeś. To wyglądało tak, jakbyś nagle dostał skrzydeł i odfrunął. No, żebyś wiedział. Nagle tak mi przód podbiło, jakbym, nie wiem, jakbym nagle miał zacząć latać. Ty, ale zobacz na to. Mam już 30 punkt. Dobra, wyprzedzaj. Jest! No. Udało się! Udało się. Ledwo. No. Mamy 30 punkt. Mamy 37 minut. I 7 km do następnego. Ale latasz. Ja pierdziele. Czy ja tam widzę... Ty, no, ja ty tam tak widzę, samo latasz. Ja tam widzę jakąś wieżę Vegas już. Właśnie też tak mi się wydaje. Ale myślę, coś za bardzo na różowe się świeci, żeby to nie było Vegas. Może to dildo Gesslerowej. Kemot by ciebie zjadł za to. Gesslerowa też. Kemot lubi Gesslerową? Tak. Muszę mu pocisnąć kiedyś. Ja pierdziele. Wow, ale serio? Nie wierzę w to. To. Kemot lubi Gesslerową? Tak. Jednak jest to możliwe, no. Różne są rzeczy niezbadane na tym świecie. Tak samo, że Kemot lubi Gesslerową. Ja. Przejechaliśmy już ten. Te zimowe autostrady. Chyba. No teraz jesteśmy już w Central Hills, więc... Central Hills, no. Nie wiem, co to znaczy, ale to chyba nie będzie śniegu. Góry centralne. Taki angielski perfekt. Wow. To raczej takie hypnotizing. I jak tutaj? O, są tu prosto. Znowu w strumieniu. Znowu w strumieniu! Dobra, jedę przodem. Kuźma, no.
Rower! Kurde, potrąciłem go. Cholera, sorry, rower. Ten się bardziej przyjmuje rowerem niż mną. No po prostu dzięki, Lucek. Ale przecież ja cię nawet... Ja naprawdę byłem 50 metrów od ciebie, autentycznie. 50 albo 30. No ty... Ty u mnie po prostu tak podskakujesz, jakbyś miał nagle atak podatki, no. Wiem, wiem. Wow! O, teraz okay, w ogóle lecisz jak... Teraz w ogóle żeś poleciał, nie wiem, jakbyś się bawił na astronautę. Co? Tak, czy lądy Canaveral sobie robisz? Czemu opuściłeś misję? Nie. A, oczekiwanie na gracza po ludzku. Widzisz? Aha, a ja sobie dalej jadę. Migracja, udana migracja gospodarzy. Za chwilę wrócisz do gry. Czekaj. Ja akurat na zakręcie mnie walnęło. A ja sobie normalnie jadę. No ja też sobie jadę, ale jadę już bez ciebie. No to dojedziemy to już oddzielnie. Dobra, Boże. Przynajmniej nie będzie lagu. Ale ta gra jest tak zwalona po tej, ten, właśnie z tego powodu. Wiesz co mi irytuje? Jak na przykład jadę właśnie takie długie wyzwanie. Boże. Jadę właśnie takie długie wyzwanie. Po prostu rozłączacie z grą. Masz już przejechane 40 minut albo półtorej godziny i rozłączacie z grą i dupa. A jeszcze właśnie częściej się zdarza tak jak wiesz ze znajomym. Wiesz, to ja już jest w ogóle tam. No wyobraź sobie, jedziesz godzinę i myślisz, o, już zaraz do mety 80 tysięcy baks. A tu nagle takiego wała, rozłączamy z grą. No. I to wiesz, i dlatego akurat z tego względu to The Crew jest naprawdę okropne właśnie przez te problemy. Żające. No. Dużo ludzi właśnie na to narzeka, naprawdę. Pod każdym postem, tam jak coś udostępniają, to piszą ci twórcy, że... Znaczy piszą koment... Kuźwa, hejty piszą po prostu pod tymi postami na Facebooku. No, ja się nie dziwię, ja rzadko gram w The Crew. I szczerze tak naprawdę tylko z tobą gram i to co widzę, to co się tutaj wyprawia, no to jest to troszeczkę no niezbyt dobre. No to też trochę moja wina tego mojego internetu, więc nie poradzę. Ale no to wiesz, no, że nam to przerywa, no to... Ale no, widziałem, to że wtedy sprawa. To już ten, że wtedy to już naprawdę widziałem, że dosyć mocno się lagowałeś, więc coś już czułem, że zara będzie fail. Dobra, powiedz mi, ile masz do 33 punktu? 4 km, 4, no 4. Ja mam 3,70. No to teraz będziesz znacznie szybciej jechał. O nie, w sumie 4 masz, aha, dobra, to jestem bliżej. No jesteś bliżej, no bo ty cały czas jechałeś, a ja miałem migrację hosta. No tak, oczywiście. Kiedy się ten dzień zrobi? Nie wiem. A fajnie. Czy to nie jest czasem czas rzeczywisty w grze? Nie, tutaj w tym wyzwaniu się zmienia czas jak chce, dosłownie. Telefon ci dzwoni. Rzeczy. Nie, już nie. Halo, halo, nie mogę odebrać, bo jadę ten wyścig, który trwa ponad godzinę. Z Kamilem. No właśnie. I weź to wytłumacz komukolwiek, nie wiem, dziewczynie, żonie, że musisz jechać. Bratu. Tak, że musisz jechać. Sorry, nie mogę teraz przerwać. Czemu? No bo jadę. Ale gdzie jedziesz? Przecież widzę, że siedzisz przed komputerem. Nie możesz tej gry zapauzować? No, nie mogę właśnie. No. Zatrzymaj tą grę i chodź. Ale gdzie mam iść? Nie. To była podstawowa wymówka, jak ja byłem dzieciakiem. No zatrzymaj tą grę, ale nie mogę. Bez kitu. No nic, i będziemy tak sobie rozmawiać, nie widząc się nawet na drodze. Tak. Ale to jest... dziwne. Ja jak patrzę, to jak tak wspominam te lagi, które z tobą miałem, wiesz co, to nawet było zabawne. I takie entertainment. Wiesz, jak ach, te wspomnienia. Tak, ach, te wspomnienia. Po ludzku. Ludzek nas opuścił. A ja opuściłem ludzki. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, do Stanów pojechałem. Za chlebem. Za chlebem? Za ty, chlebem. Ile masz jeszcze? Przejechałem 34 dni. Ile masz teraz?
Dopiero 35. Niedługo ten. Dopiero niedługo go zrobiłem, więc mam 8 km. Do 35? Nie. Ja mam 8. 8, 8,50. No widzisz, już cię wiem. Czyli jedziemy w miarę koło siebie. No, w miarę, tak jak jechaliśmy. Dobra, wyobraź sobie, że jadę koło ciebie. Co ty na to? No, tylko żeby z lamą. Ile nas powinno połączyć? Ta, aha, jasne, jasne. Chciałbym. No nie, no to... Ale wiesz co, miałem takie właśnie wydarzenie w PvP, jak jechałem. I to było fajne. Bo właśnie że jednego gracza coś tam Co? Że gra połączyła ludzi? No! To było najlepsze, ale słuchaj. Jedziemy sobie, jednego gracza coś tam rozłączyło i wszystkich graczy zatrzymuje w jednym miejscu. I dopiero jak tamtego wczytało i wszystko było ok, to zaczęło... się po prostu był kontynuowany. Także to była fajna opcja i to mi się spodobało. Tylko nie wiem, dlaczego ja mam zawsze z tobą takie problemy. Powiedz mi, Kemot ma zamiar kupić The Crew? Nie wiem. Tego nie wiem, musisz się jego osobiście zapytać, chociaż... On zamiast pić wódę powinien pozbierać puszki i kupić The Crew. Tak, albo chociaż powinien pozbierać te puszki po tych piwach, które wypił. I by miał, a nie. No właśnie, hoduje sobie baniak tylko. No właśnie. On myśli, że takie puszki rosną na drzewach. Nie rozumiem. No za to tu już by miał, kurde. Nowy kanał się... zakładam tylko po to, żeby mieć hajsy z YouTube'a. No właśnie, Boże. Żeby jakieś gry sobie kupować za to, że nagrywa. No idź pan, puszki bym pozbierał. No co? No żadna praca nie hańbi, no. Słuchaj, gdyby on nie wrzucał tych gameplay czy tam innych filmików i nie klikał swojej reklamy, to by miał konto, normalnie. No. Ale to jest Tomek. No, wybacz, ja z młodu też byłem taki głupi i też to zrobiłem, ale się obroniłem. I zrobiłem to szybciej. Bo ja za młodu, dlatego ten pierwszy kanał tam, dlatego ten pierwszy kanał mi zablokowali, bo była podobna sytuacja. Dobra. I wiesz, i była ja taka... Ja wiedziałem, czym to grozi, więc tego nie robiłem. Poza tym, kiedyś w ogóle AdSense jeszcze nie był dostępny dla tych kont. Dla Polski w ogóle. No to kurde, to kiedy to musiało być? Dawno. Dawno to znaczy? Pamiętam, że była taka sytuacja, jak zakładałem konto w 2007 roku. A, no to kurde. No to tak, no to mnie wtedy jeszcze na świecie nie było. Słucham? No na świecie YouTube'owym. Aha. No dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Powiedzmy. No nie wierzysz. Jak tam? Ja jestem w jakimś miasteczku małym. No ja właśnie przez nie już przejechałem. Aha, no ja dopiero się tutaj driftowałem sobie. Tak, a ja się tam rozbiłem w tym miasteczku. Aha, tak jak wtedy o tą ścianę białą. Tak, mniej więcej. Tam i sobie jechał sobie samochodem i patrzę, a jaka fajna droga. A to była biała ściana, no. I on w nią wjechał na pełnej prędkości. No kurde, a wiesz, że Aventador ma strefę zgniotu, kończy mu się za kokpitem. Na silniku dopiero. Serio? No tak. O. To i tak dobrze, że ten gościu przeżył. Żartuję, no nie wiem, ta lama jest coraz z innych kompozytów. Proszę cię, włókno węglowe, tam karbotanium, czy tam inne jakieś rzeczy dają sobie radę. No, dobra. No. To nie jest tak, jak mówiłeś, że mini spala 16 litrów na setkę. A no ludzie cię później to tak. Wytykali. No wiem, i wytykają do tej pory. No, widzisz. Ale i tak pali dużo. No i dobra to. No, Mazda RX-8 też tak, ten. Mazda RX-8 też tak dużo pali, a przez to, że ma ten silnik rotacyjny. Wiem. Wow. Właśnie też o niej czytałem i to mnie zbulwersowało. Bo wcale nie są drogie te pierwsze generacje RX-8. No nie, a ładnie wygląda. Ładnie wygląda, tylko jest problem. No. Szybko się silniki psują. No właśnie. To też o tym czytałem, że podobno do 100 tysięcy tylko wytrzymał. Masakra, nie? No. I palą jak, kurde, smoki. Masakra. A tylko 1.4. No właśnie. 1.4 i żłopie to olej, jak mógł. No. Palić? Pali mało. Tylko oleju bierze. Tak.
A nie, nówka jest sztuka, nie śmigana. Tak, a potem wystawiasz na tam serwisach i pisze, że mechanik 3 dni w warsztacie trzymał i się nudził, bo nie miał nic do roboty przy tym aucie. Tak, go oglądał jako eksponat muzealny, bo nie widział tak dobrze zachowanego samochodu. Nie wiem, czasami to naprawdę... O, dzień się zaczyna robić. Lucek, ucieszysz się. Jeszcze nie. U mnie jeszcze jest... Jakby zaraz, miał taki ostry zakres, to będzie się zaczynał dzień, bo słońce wschodzi. No, słońce to ja widzę, że wschodzi już od godziny. No, ale teraz już będziesz widział tak słońce. Dobra. No. Gdzie jest ten ostry zakręt? Słońca to nie widać. Oskur. Ojej. Tu ile masz do punktu następnego? Bo ja mam 9. 8. 8 równo? Tak. O kurde, o kilometr jesteś dalej. To tu daleko, cholerę. I ty miałeś jeszcze tą przerwę, bo czekałeś na mnie. No widzisz. A ty mnie oszukujesz, ej. No nie, no przecież... Ja nie mam pewności, czy ty ten... Zobaczysz, nie jesteś teraz co. Daleko. A może ty jesteś jeszcze w górskich Stanach? A? Może. Pojechałem sobie w drugą stronę, powiedziałem, że... jednak nie chce mi się jechać, to wracam. Bez kitu. Zawracam do domu. Tak. No. To tak samo jak są te dowcipy o blondynkach, co nie? Jest podobna tak, sytuacja. Tak, słyszałem o tych rowerach. Słyszałeś o rowerach? Nie. No, ja wiem, że ty lubisz rowery, tak? Dobra, jadą sobie dwie blondynki na rowerach. No, słucham. Czekaj, tylko muszę sobie przypomnieć, jak to dokładnie było. Wow, a ja znowu poleciałem. Jak to było? I tak spalę pewnie. Mimo, że nie jestem Żydem. Słucham. Bo spalony. Dobra, już cicho. Czekaj. A nie. Nie powiem ci, no zapomniałem tego. Tam jedna blondynka robiła jakąś taką rzecz, której zapomniałem. No nie powiem. Ej, no gdzie ty widzisz ten ranek? Ja już mam 2 km do 37, 38 już punktu. O rany. I dalej nie widzę słońca. I powiem ci gorzej, robi się coraz ciemniej. Co jest kuźwa? 2 dni jedziemy ten wyścig? Przecież już był zachód słońca jeden. No właśnie tak przez chwilę miałem taki widok na wschód słońca. No ja też taki miałem. Nie, coś ty oszukujesz. Ale teraz znowu jest ciemno. A, bo chmury się zrobiły, Lucek, chmury. Niemożliwe, co to? Możliwe, chmury. Widzę, twarz widzę. Co? Bez kitu przypomniał mi się ten. Przypomniała mi się scena z filmu Motur. Jak tam... No, taki film jest. Zobacz sobie na YouTube, wpisz Motur film. Cały film. Wow, ale wspaniały zachód słońca, jak się zjeżdża. Wow. Skąd się zjeżdża? A, o. Zachód słońca czy wschód do cholery? Nie wiem. Wschód. Coś ze chyba wschód, związane. Ale zajebiście to wygląda i tam widzę Vegas chyba coś jest. No. Ty, to zdaje się, że to jest przedostatni punkt teraz, 38. Czy kończymy w Vegas, tak? I to ma być pętla? Właśnie to nie jest pętla chyba, pętla. To czemu tak się to nazywa? Nie domyślaj się nas. Dobra, spróbuję cię podgonić. Oj. Próbuj. Jeszcze... Ile masz teraz? Ja mam 6. 5. 8. 5 i 8. 5 i 8. Teraz jestem na zakręcie 90 stopni w lewo. Stronę słońca. Kurde. A dobra, widzę, że gdzie jesteś. Dobra. Widzę cię oczami wyobraźni. Ja też właśnie jestem na tym zakręcie w tym momencie. No to niewiele się różnimy. Bez kitu, kiedyś jak nie było multiplayera, tak się grało, nie? Gdzie teraz jesteś? Jestem tu. O, ale zajebiście. No tak, widzisz, czasami takie błędy w grach są nawet pożyteczne, możesz sobie przypomnieć niektóre rzeczy. Ty, a ostatni punkt będzie się kończył w Miami.
A jesteśmy Pegas. Lucek nie. Tak. Bo jedziemy już prawie godzinę. Już, no, mnie łokcie wolą od trzymania ich na krześle. Co? Trzymasz na krześle ręce? No. Jak trzymam na nogach? No nie, to ja na biurku i na krześle. Poważnie? No. A czemu tak masz? Ja sobie trzymam tak między kolanami, pada. I ci tak wibruje? Mi jakoś wygodnie jest. Nie, po prostu tak mi wygodnie jest. I tak jest wygodniej, naprawdę. Nie wiem, ja jestem przyzwyczajony tak grać. Dobra, widzę metę. Ostatni punkt kontrolny. Oszalałeś? Tylko 1,5 kilometra. Co ty? No, do mety. Ty, patrz, jeszcze się wyrobimy poniżej godziny. No dawaj, grzejemy, kuźwa. O, widzę metę, ja też. Dawaj, ostatnia prosta do mety. Będzie poniżej godziny. 55 minut. Czaisz to? Ja też 55 minut. Dziwne, nie? No, 54-55. Dawaj. Ja już jestem na mecie. Jezus, no wygrałeś znowu. Kuźwa. Zobacz, jaki masz ten, jaki masz czas wyścigu. No dobra, no to w sumie istotne. Dokładnie ci powiem zaraz. Ja mam 54-55. 54-55, a ja mam 55-22. No, no to jest... Kara minus 400 punktów. No ja minus 600. Pierwszą pozycję mam. Wiesz. To co, powtarzamy? Dobry żart, Lucek, dobry żart. Naprawdę. Nie no, ale musimy jeszcze przejechać coast to coast, no nie ma opcji. No ale to już nie dzisiaj. Dobra. No musimy przejechać coast to coast, jest zajebisty, tylko musisz zrobić sobie samochód torowy. Torowy. Dobra, tak. Będę miał jakąś torówkę, specjalnie dla ciebie to zrobię. Tylko nie bierz Skyline'a, bo ja mam Skyline'a. No pomyślę, nad czym tam można by było wziąć. Ja mam MP4. Czy masz Season's Pass? Nie. Poważnie? No poważnie, no do takiej gry. No ja mam. No to widzisz, nie. No to jest cwaniaczku. Taki jesteś cwaniak. Dobra, weź się tutaj respawnuj, bo stoisz w miejscu, widzę. No. I się ruszasz, znaczy rusza się twój nick. No ty też się ruszasz. Twój ten, Aventador zatopił się pod ziemię. Ty też. Jak zobaczył mojego Chargera. Pomyślał, o nie, znowu ten lager, pieprze, zatapiam się pod ziemię. No już tam, pojawisz się czy nie? No i cóż, drodzy panowie i państwo. Drodzy państwo. Udało nam się ukończyć jeden z dłuższych, dłuższych misji frakcyjnych. Naprawdę jestem ziewający teraz. A ty, Kamil? Wiesz co, lepiej by było z lagami, bo wtedy mielibyśmy trochę więcej zabawy, ale wygrałem to. Znowu Lucek. Udało nam dobra, się to wygrać. Dobra, spoko. Ale naprawdę przyjemnie się jeździło. Pomimo tej godzinnej wycieczki było warto. No, no, no. Masz rację, jesteś naprawdę dobry. Dziękuję. Miłe słowa zawsze są wymagane. I z chęcią przyjmowane. Gdzie ty się okay. tam pojechał? A, tak się przejechać. Tak, sobie no to pojedzie. Dziękujemy wam. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Cześć i lecę. Wow, nie wiedziałem, że on tak wysoko umie latać.